Dobra, gra mi tam pokazuje, że coś u góry jest jeszcze. Więc zobaczmy, co tu mamy u góry. Co, tutaj coś zapomniałem? A tu jest, no faktycznie. No dobra, i co teraz? Jeszcze... A, pozostałe jajka trzeba ogarnąć. Meh, to easy w sumie. To już nam naprawdę niedużo zostało. Dwa jajka dostaniemy... O! Tutaj dostaniemy. Ach, Spyro! Właśnie dostałem wieści od mojego braciszka. Wygląda na to, że ma problemy z jakimś Yeti. Ten głupi Yeti zabrał moją piłkę. Powiedziałem, żeby ją oddał, bo zwoisz mu ten parszywy tyłek, ale nie posłuchał. Ale jak teraz odzyskam piłkę? Ach! Ten głupi Yeti... Wiedziałem! Pokaż mu, że z nami nie można zadzierać. Pamiętaj o blokowaniu wysokich ciosów i uderzaj nisko, gdy Yeti próbuje blokować. Okej. To więc teraz tak, X to jest, by zadać cios, kółko by piorunujący cios, trójkąt by blokować, okej. To już kumam, o co chodzi. No to było coś, co lubiłem w Spyro trójce akurat, czyli ten box. To taki trochę Tekken, tylko że w Spyro. I że to jest box, a nie kurde mistrzostwa jakieś. Ale w pysk dostał. Chociaż tak na odczepnego mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że w Spyro trójce Reignited Trilogy łatwiej jest chyba pocisnąć tego zioma. O, ale dostał w piernicz. Ale żeś mu pokazał. Hej, zaraz, to nie jest moja piłka. Alek. Powinieneś wrócić i jeszcze raz skopać mu tyłek. Niech odda wreszcie moją piłkę. Tym razem no dobra, będzie się składał z trzech rund. A jak wygrasz, nie pozwól, żeby ci wcisnął jakieś głupie jajo. Ta, teraz będziemy mieli trzy rundy, więc zobaczymy, co teraz zaprezentuje nam. Na tych rundach. Ale w pyska dostanie zara. Ta zniewaga krwi wymaga. Co ty sobie wyobrażasz? Co ty mnie będziesz z jednego ciosu cisnął? Gościu, przecież ja cię tylko kukiem będę spamował. To jest w czym problem? No blokuj się, blokuj się, blokuj się. Ja cię zaraz też pocisnę. Myślisz, że ja nie potrafię w pierdziel spuścić? Człowieku, ty nawet nie wiesz, do kogo ty zaczynasz. Ale dostaniesz teraz. Ale dostaniesz. Ale dostaniesz. Kurde, patrzcie, ile mu HP zjechałem. Jeszcze tylko dwie rundy. Świetnie ci idzie. Lub jedna, zobaczymy. Ja mu o wiele więcej HP zabrałem, więc... Wszystko to już zależy od szczęścia. Powiem szczerze, że jeżeli mam być szczery z tego, co ja oglądałem, to lepszy już jest ten box w Spyro trójce niż w Medieval dwójce, nie? Znaczy w trójce niż w Medieval dwójce. Bo to, co było w Medieval dwójce zaprezentowane, to ja pierdzielę. No i patrzcie na to, jak został pociśnięty, kurde. To nie jest moja piłka! To tylko kolejne głupie jajo! Rico. Rico i Morty. Nie no, nie ma takich chyba postaci. Ale Rico też skądś skojarzyłem. Chyba Rico to był z tych, z pingwinów z Madagaskaru, z tego co pamiętam.
Kurde, ale leje deszcz. Ja pierdziule, dobrze, że jest w domu. Chociaż chciałem później się iść gdzieś przejść, no ale chyba dzisiaj sobie odpuszczę. Chyba dzisiaj będzie taka niedziela na chillu. Nie ma co, kurde, w taką pogodę iść. Chociaż może później pójdę do sklepu sobie, kto wie? Kto wie? Dzięki za pomoc, Spyro. Weź, to dla ciebie. Nosorogi próbowały usmażyć to laserem, ale zatrzymałeś je w samą porę. Janka. Janka Rap. Jak dobry blunt. Słucha z tego i nie przejmuje się niczym, mine. No i tutaj jesteśmy już, kurde, na samym końcu i na samym początku poziomu zarazem. Spyro, lubisz sport, prawda? Jak zapewne wiesz, w śnieżnych świątyniach narodziła się wspaniała dyscyplina kociego hokeja. Bilety na dzisiejszy mecz są już oczywiście wyprzedane, ale tak się składa, że mam wolny bilet, który możesz kupić za niewielką opłatą. 800. Oho. Cię chyba pogrzało, gościu. Więc, ale będziesz żałował. W podeszłym wieku, siedząc na swoim smuczym zadku, będziesz z całych sił marzył o jeszcze jednej szansie obejrzenia meczu kociego hokeja. Dalej, dobra. Spyro, zapowiada się ekscytujący mecz. Tak właściwie. Postawiłem drobną sumę na drużynę nosorogów. Miejmy tylko nadzieję, że miejscowym nic złego się nie przydarzy. Już spokojna twoja rozczochrana, ja to odzyskam bardzo szybko, więc... Wyzwałem nosoroga na tradycyjny pojedynek w kocim hokeju, ale chyba skręciłem płetwę trenując. Nie zechciałbyś zająć mojego miejsca? Ale jeśli nie znajdę kogoś, kto mnie zastąpi, pożegnam się z turniejem. Wyzwałem nosoroga... Dobra, zastąpię cię. Świetnie, jak zamrozisz kota i wepchniesz do mojej bramki, zdobędziesz punkt. No dobra, tak więc lecimy z koksem. Teraz cię pociśniemy, gościu. To będzie bardzo szybki mecz. Ty sobie idź tam na swoją bramkę. A my do mojej bramki lecimy z punktami. Ha, ale ładne zdjęcie Spyro tam. Swoją drogą. Dobra, jest punkcik. Spadaj. Powiedziałem ci. Nikt ciebie tutaj nie chce, ziomo. W ogóle kiedyś myślałem, ja oczywiście kiedyś bardzo nie uważałem, jak grałem pierwszy raz w Spyro 3, że te punkty musimy zdobywać do bramki przeciwnika, w sensie tak jak to w hokeju było, że wiecie, nie do mojej bramki, tylko tak jak w piłce nożnej też było, że musimy do bramki przeciwnika, żeby zdobyć punkt. No to było najbardziej logiczne, ale Spyro 3 w ogóle inną wizję przedstawił, że my musimy do naszej bramki uderzać, żeby mieć punkt jakikolwiek. No ale tak też może być, nie mówię, że nie, ale trochę dziwne mimo co. To jest takie moje zdanie. Gościu, leż tam. Dobra, 4. Ty masz już 2 punkty. No u mnie z kolei będzie już 5 zaraz, więc... Nie rozumiem, o co ci chodzi. Proszę bardzo. Myślę, że zasługujesz na to, by zatrzymać puchar mistrza. Errol? Ty, to ten z Jacka przecież. Co ty tutaj robisz? No i gituwa. Poziom zrobiony na 100%. Dziękuję za uwagę. Możemy stąd iść. Zrobiliśmy praktycznie wszystko. Wszystko i nic. Wszystko i nic. Tak jest, moi drodzy. Wszystko i nic. Podgłośnie w sumie telefon, jakby w razie co ktoś dzwonił.
I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o poziomy. Ty, rakieta już jest gotowa. Rakieta jest gotowa do startu, Spyro. Skakuj na pokład. Dobra, co nam powiesz? Wskakuj, Spyro, i ruszaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden smok. No, przynajmniej nie przez ostatnie 1000 lat. Ale ty z żartowni się jesteś. Wskakuj, Spyro! Nie martw się, machiny wróżek są niezawodne. Tato w ogóle ma trochę zęby jak wampir. No, chyba Duster ta złomu ma latać. Całe szczęście, że nie ja będę to sprawdzał. Rakieta zatankowana i gotowa do drogi. No dobra. W ogóle to jest po raz pierwszy, gdzie w tym świecie nie było czegoś takiego, żeby gra nas z automatu przeteleportowała na miejsce, gdzie mamy dostać się do następnego świata, tylko sami musieliśmy się tutaj dostać, tak więc trochę śmieszna sprawa, nie powiem, że nie. Dobra, więc możemy teraz lecieć na Góra Północy. No, to jest w sumie ostatni świat. Midnight Mountain. Jama Skwarnika. Jezus Maria, ale te niektóre imiona są dziwne w tym Spyro. Skwarnik. Okej? Nie kumam. Dość tego! Dłużej nie wytrzymam! Stworzę potwora, który rozgromi wszelkie istniejące potwory! A potem każę mu wykończyć wszystkie smoki, nawet te świeżo wyklute drobinki! Tak, tak! Będzie je deptać i rozszarpywać na kawałeczki! O tak! Niszczyć, tępić, poniewierać i unicestwiać! Wypuść mnie stąd, ty! Ale czy co ich nie zabije? Ha, ha, to bez znaczenia! Byle tylko udało mi się zabrać im skrzydła! Co? Przez cały ten czas chodziło ci tylko o ich skrzydła? Oczywiście, bezmyślna Smarkulo! Potrzebuję ich do zaklęcia, dzięki któremu będę nieśmiertelna! Ale nie rozumiem. Zaklęcie? A co twoim zdaniem miałabym z nimi zrobić? Otworzyć smocze zoo? O, gdybym tylko miał swoją spluwę, inaczej byś śpiewała! Zapewniam cię. Mówiłaś, że wystarczy, by zostały w naszym świecie. Nie wspominałaś, że trzeba je zabić. Nie muszę ich zabijać. Martwe po prostu się tak nie wiercą. Jesteś potworem. Sama nie wiem, jak mogłam cię słuchać. Głupia, niewdzięczna Smarkula. Zajmę się nią, jak tylko rozprawię się z tym smokiem. Zaraz, co to ja miałam? A, tak. O, zaraz robi się paskudnie. No, tak więc będziemy mieli teraz bosika. Sami widzimy, co tutaj się dzieje. Bianka się ten postawiła czarownicy, więc bardzo dobrze. Możliwe, że to nasza ostatnia walka, Spyro. Czarownica planuje wykorzystać tego potwora do zniszczenia wszystkich swoich wrogów. A my jesteśmy pierwsi w kolejce. W każdym razie nie czas na sentymenty. Czeka nas walka. Zobowiązuję się pomagać ci, zapewniając stałe zaopatrzenie w wybuchowe pociski. No, dziękuję, Bentley. Tak więc rozpoczynamy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Hotu, 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 ja... Jak ty masz? Jaskrawnik, Jezus Maria. Chod tutaj, paru wojenna. Tyle ci mam do powiedzenia. Ale nie będę mu po imieniu mówił, bo ma strasznie, kurde, dziwne imię, więc... Po prostu będę mówił na niego paruwa, w najgorszym wypadku. Ale jak widzicie, ten boss jest dosyć easy, bo on polega w zasadzie na jednym i tym samym, czyli po prostu musimy atakować go tymi wszystkimi brońmi, jakie nam Bentley da.
No i przy okazji uważać na przeciwników, którzy będą tutaj od czasu do czasu nam wyskakiwać z tych jaj. Jeden z nich to może być boss nawet. Boss w bossie będzie. I to dosłownie. To jest możliwe, uwierzcie mi. O, to może jeszcze nie to? Ale zobaczycie, jak on wypuści takie jedno duże jajo. To zobaczycie, o co mi chodzi. O ile będzie miał możliwość wypuszczenia tego dużego jaja. No ale nie udało mu się. RIP. James. To jest dziwne, raz są polskie, raz są angielskie imiona, to jest takie dziwne trochę. No ale okej. Nie udało mu się, że tak powiem, mnie pokonać. Trudno się mówi. No, cóż, trudno się mówi, show must go on. Zostałeś pokonany, gościu. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że w Reignited Trilogy jest on ułatwiony, bo w... O, słońce wyszło. Ale fajnie. Bo w tym, w Reignited Trilogy wydaje mi się, że on jest prostszy. Bo w oryginale to on był taki dosyć ciężki, a tutaj to na pstryknięcie palca poleciał. I to jeszcze za pierwszym razem, no tak, tak więc... Ta. Jasne. To nieźle poszło. Góry północy. Ale tym światem się już zajmiemy następnym razem, bo nie ma co, kurde. Bianca, przyniosłaś coś do jedzenia? Umieram z głodu. Nie ma na to czasu. Musimy powstrzymać czarownicę. Chcę zabić wszystkie maleńkie smoki. Chwila, moment. Mam ci uwierzyć? A jeśli to pułapka? Jesteś w klatce, futrzasty gamoniu. Jak mogę ci zaszkodzić, wypuszczając cię? Nie wiem, ale z wiedźmami nigdy nie wiadomo. Nie miałam pojęcia, że smoki na tym ucierpią. Przestań, szkoda na to czasu. To nieźle Bianca go trzyma, kurde, za mordę. Niewyparzoną zresztą. Dobra, możemy stąd iść? Bo ja nie chcę zaczynać jeszcze cutscenki. Dobra. Tak więc następny razem będzie cutscenka. Teraz wracamy do Wieczornego Jeziora, żeby zrobić poziom Sparksa i zakończyć tę sesję. Bo trwa ona dosyć długo, zresztą zaraz zobaczmy, ile ona trwa. O, jeden klejnot. No, 2 godziny 48 minut, to jest zdecydowanie długo. No, to trochę ta sesja trwa, nie żeby coś. A jest godzina 17:16, zobaczcie, jak jest jasno, kurde, u mnie na nagraniu. Nieźle, co? Ojej. Jeszcze może potem streama sobie odpalę, kto wie. Bo już mam w sumie nagrane na zapas, co jedynie mogę sobie później porenderować i będzie gituwa. Jutro sobie chyba Spidermana 2 nagram, następną sesję, żeby już mieć z głowy. Siemanko, co tam u was, koledzy i koleżanki? O, już was nie ma. Ta, zniknęli. Widać, że kurde ten, inne studio robiło tę gierkę. Toys for Bob by sobie chyba na coś takiego nie pozwoliło. Nie wierzę w to. ...69% gry mamy, o kurde. Księżniczka Ami pokazała mi miejsce zwane Rafą Rozgwiazd. Podobno jest tam ukryte jajo. Iskier powinien to sprawdzić. No to co, lecimy do Rafy Rozgwiazd, a może nie? Księżniczka Ami... Nie, no dobra, lecimy. Myślałem, że ona coś ciekawego powie, ale jednak nic nie powiedziała. Więc dobra, czas na ostatni poziom na dzisiaj, czyli Rafa Rozgwiazd. Poziom trzeci Sparksa, który już zaczyna się troszeczkę... który jest już troszeczkę trudniejszy niż te dwa pierwsze. No cóż, zobaczymy, jak nam pójdzie. O, już zaczynamy. Myślałem, że to trochę dłużej potrwa. Tutaj mamy znowu 200 klejnocików do zebrania i jedno jajo. Tak więc... nie powinien być żaden problem. Żaden problem. Mm.
Dobra, tutaj mamy pozycję, co to? A, dobra, myślałem, że tą rozgwiazdę mogę zaatakować. A tu jednak nie. No tak więc jak widzicie, teraz będą nas rozgwiazdy atakować, bo to już jest podwodny poziom Sparksa, tak więc tutaj nie ma przelewek. 36. Patrzcie, jak kurde ładnie nam idzie. Tu w ogóle żadnych kluczów nie zbieramy, to jest też interesujące. Żadnych kluczy nie zbieramy. Zauważyliście to? Zero kluczy. Nul. Nic. To jest kurde zastanawiające. Gra sama magicznie wie, kiedy, jakiego klucza byśmy tutaj użyli. Ta gra to jednak mądra jest, kurczę. Nie to, żebym wątpił czy coś. Bo broń Boże, ja nie wątpię, ale... ale ciekawie. Okej, okay, dobrze. Dobrze, pięknie. Pięknie, pięknie. 94. Tak, będę co jakiś czas sprawdzał, ponieważ jestem ciekaw. Ja jestem ciekawski jajo, dobra? A, teraz... O, teraz dopiero tędy przelecimy. Myślałem, że mogliśmy od razu, ale... nie mogliśmy. Dobra, tutaj zrobione, tu zrobione, teraz to. Pyk, pyk, pyk. Aha, i tu zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Dobra. Teraz tutaj płyniemy i o, teraz mamy tutaj zbiór tych rozgwiazd. A tu bossa jeszcze nie ma. To jeszcze chyba za wcześnie na bossa. Znaczy boss pewnie będzie za chwilę, ale wiecie o co chodzi. Kurde, co tak te psy szczekają teraz? Ja pierdzielę. Na co wy tak szczekacie, kurcze? Nic się nie dzieje. Wolna Amerykanka, dosłownie. Ora, mamy to. Teraz bosik. Jest i on. To właśnie on się nazywa ten. Rafa Rozgwiazd. To właśnie ona. To jest Rafa Rozgwiazd. Tu nie ma przelewek już, moi drodzy. To jest potężny boss. Jestem tylko ciekaw, jaką moc dostaniemy po przejściu tego bossa. To mnie niezmiernie ciekawi. On jest mechaniczny, czy co? To tak trochę to wygląda. Tak, to jest mechaniczny, tylko on się dzieli potem na... O Jezu, o nie, o nie! Ale on mnie zablokował. Widzieliście to? On mnie dosłownie zablokował, nic, nie mogłem nic zrobić. O Jezu, ale żeśmy go pocisnęli teraz. Nie wiem w ogóle, co to jest za imię, nawet nie wiem, jak się to wymawia. Tak czy siak, kurde... ładnie został, kurde, pociśnięty gościu.
Tam nie ma nic, nie ma nic. Lecimy tutaj, tu będą klejnociki. No i mamy 200. Poziom zrobiony na 100%. Yes! Oh yeah! Kiedy zobaczyłam tę wielką płaszczkę, myślałam, że już po tobie, Iskier. Ale dałeś radę. Na dodatek ukryta w jaju magia sprawiła, że jesteś silniejszy i możesz przyjąć jeszcze jedno obrażenie Spyra. O, i to jest bardzo fajnie. To jest bardzo fajnie i to mi się jakby podoba. Czyli teraz Iskier będzie bardziej potężny. Będzie potężniejszy niż wcześniej. No dobra, to co, moi drodzy? 72% gry, tyle żeśmy zrobili. Mamy już 3 światy pokonane, został nam już tylko jeden, plus bonusowy poziom. I co? Koniec Spyro 3 będzie wielkimi krokami. Mamy już ponad połowę gry. 2/4 gry za sobą mamy co najmniej, może nawet i 3/4. I co, ja z mojej strony chciałbym wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, jeżeli się spodobało, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach ze Spyro 3, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!